Witam po przerwie wszystkich. Mamy drugą część parszy 39, parsza Chukat, ustawy. I może tak nawiązując do tego, co wcześniej, bo ciekawe pytanie jest, dlaczego Jeszua mówił o mu współczesnych, że są martwi duchowo, mają świątynię, zachowują prawo Mojżesza i tak dalej. Dlaczego Jeszua nazywa ich martwymi? Może na początek, bo to jest dobre pytanie, bo niektórzy mówią, że no właśnie, no to właśnie ta świątynia, to wszystko, to prawo, tak mówią współcześnie, prawo mojżeszowe to jest właśnie te martwe uczynki, uczynki ciała i w ogóle nie rozumieją tych określeń i tak mówią, że to właśnie o tym Jeszua mówi, o w ogóle o całym, używają tego określenia judaizmie, że to właśnie jest to stare prawo, które Jeszua mówi, że to już jest martwe i to było, minęło i nie powinien nikt do tego wracać. To jest oczywiście błędna teza, bo tu chodzi o co innego. Przeczytajmy sobie, żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego Jeszua mówi o mu współczesnych, że są martwi duchowo. Oczywiście nie wszyscy, tak, ale generalnie jako cało, jako wszyscy ludzie w tamtym czasie byli ci martwi duchowo, bo wiemy, że Zachariasz na przykład, ojciec Jana, który zanurzał, nie był martwy duchowo, jego żona też nie. Miriam, matka Jehoszuły, też nie była martwa duchowo. Poszczególne osoby pałały tą wiarą czystą, wierzyły proroctwom i tak dalej, i Bóg na nich wejrzał jako na tych czystych, godnych jego działania. Przeczytajmy sobie Mateusza 23 rozdział od 23 wersetu. Spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć. Przekład poznański. Biada wam, nauczyciele pisma i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbujecie to, co ważniejsze w prawie. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Tamto trzeba czynić, czyli tą dziesięcinę dałaś, a tego, czyli sprawiedliwości, miłosierdzia i wiary, nie wolno zaniedbywać. W zasadzie ten werset odpowiada na całe to zagadnienie, ale Jeszua ciągnie dalej, bo on, jak tak się wejrzeć w jego wypowiedzi, często ten gwóźdź, który wbija, to tak dobija mocno do końca. I tutaj też chcę powiedzieć, że to jest przykład, jeden z przykładów, że Jeszua nie kochał wszystkich bez wyjątku. Jak to dzisiaj niektórzy próbują w jego postać, w jego usta włożyć. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, nauczyciele pisma i faryzeusze obłudnicy, bo oczyszczacie zewnętrzną stronę kubka i misy, a w środku są one pełne zdzierstwa i niewstrzemięźliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kubka, aby i to, co jest na zewnątrz, było, stało się czyste. Święte. Słowo święty znaczy czyste, oddzielone, specjalne, do specjalnych zadań. Tak jak naczynia w świątyni były oddzielone, czyste, święte, do specjalnego zastosowania. 27 werset. Biada wam, nauczyciele pisma i faryzeusze, obłudnicy,
On cały czas podkreśla to słowo obłudnicy. Bo w tym słowie obłudnicy też jest ta przypowieść o belce i słomce. Bo jesteście jak groby pobielane, które na zewnątrz pięknie wyglądają, a wewnątrz są pełne trup ich kości i wszelkiej zgnilizny. W zasadzie też ten werset nawiązuje do tego: nie dotykajcie się umarłych, zmarłych zwłok. Ale w kontekście duchowym tutaj mamy też odniesienie, że niektórzy są martwi duchowo wewnątrz. Na zewnątrz tak zwana tapeta jest, piękności, ładności, ale w środku są martwi, wszelka nieczystość. Też się zastanawiałem nad tym z określeniem groby pobielane. To jest tylko moje do przypuszczenia. Bo jeżeli w Torze czytamy, że grób też, jak ktoś dotknął grobu, a groby to nie były takie jak dzisiaj, takie sarkofagi na powierzchni ziemi, tylko groby to były jaskinie, gdzieś jak Jeszua też mamy wydrążoną w skalę grotę, przystawioną kamieniem, no to co, tej skały ma ktoś nie dotknąć, to jest grób, czy grób jako miejsce pochówka, czyli wejście, przebywanie w tym. Czy grób, jeszcze dawniejsze groby, ktoś był pochowany gdzieś tam i po prostu nawet nie był wykopany dół, tylko były zwyczaje, że kamieniami się przysypywało taką zmarłą osobę, zwłoki, bo to już nie osoba, tylko zwłoki po osobie. Czy takich kamieni to było dotknięcie się? Może, nie wiem, w tym wypadku może tak było. Ale tu chyba bardziej chodzi o zasadę zwłok dotykania się. Natomiast jeżeli, to jest takie moje przypuszczenie, jeżeli faktycznie sam grób, czyli przykładowo jest pochówek i jest tam to ciało przysypane kamieniami, jeżeli dotknięcie się miałoby zanieczyszczać człowieka, tak jak w Torze czytamy, na 7 dni, to może w późniejszych czasach, jeżeli powstał kult zmarłych, to może chcieli ominąć to prawo, nie stawać się nieczystymi i zaczęli bielić, tak, wapnem może pewnie najtaniej, bielić te groby, że jakoby one są czyste i dotykanie się cośkolwiek nie zanieczyszcza. Trudno powiedzieć, ale w razie do tego bielenia, no to jest coś nienaturalnego, tak? Bo przysypanie kamieniami to już jest przysypanie, a bielenie to jest jakiś już tu obrządek przy tych grobach. Gdy wiemy, że tych obrządków przy grobach w Torze w ogóle nie ma, umarł ktoś, pogrzebany i koniec, kropka. Nie ma żadnych zwyczajów odwiedzania i tego typu spraw. Czyli widocznie jakiś powstał zwyczaj i chciano po prostu tu. I widocznie Jeszua do tego nawiązuje, że te pobielanie groby to są jak ci ludzie, którzy są, ci faryzeusze, nauczyciele pisma, gdzie się pobielają, aby się wybielić, tak jak dzisiaj też mamy takie sformułowanie. Ktoś chce się wybielić. I coś na rzeczy jest w tym znaczeniu, że tutaj Jeszua nawiązuje do jakiegoś zwyczaju, odnosząc się do ludzi. Czyli można z innych fragmentów domniemywać, że może tak być, że pewne zwyczaje, pewne zachowania, o których Tora nie mówi, są uznawane za prawa, za czyste, za wspaniałe, uświęcające, że taki człowiek, który je robi, to jest bogobojny. A Jeszua tutaj mówi, no nie, to jest tylko wierzchnia warstwa, która jest miła może dla oka, dla ludzi, ale wewnątrz jest, nie ma czystości, nie ma prawości, nie ma życia tego,
które od Stwórcy jest, czyste i nieskalane, przaśne. 28 werset. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi. O, właśnie. Na zewnątrz wydajecie się sprawiedliwi, lecz wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. Ciągle mamy to słowo obłuda i nieprawość. Czyli to, co powiedziałem wcześniej, że jakieś te pobielanie to może być synonimem tych różnych zwyczajów, praw, które stały się zwyczajami, tak? Praw, które sobie ludzie nadali, że teraz będziemy klękać w tą stronę świata, a nie w tamtą, kiwać się w tą stronę, a nie w tamtą, nosić to, a nie tamto i tak dalej. I to będzie naszą pobożnością. Tak? XXIX. Biada wam, nauczyciele pisma i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie grobowce prorokom i ozdabiacie pomniki sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie przelewalibyśmy razem z nimi krwi proroków. W ten sposób dajecie świadectwo o sobie, żeście potomkami tych, co zabijali proroków. I wy dopełnicie miary waszych przodków. I Jeszua ten, tu brakuje mi tego słowa. Mówię do tych, co mówią, że Jeszua kocha wszystkich. Tutaj Jeszua wypowiada: gady, żmije, jak ujdziecie wyroku skazującego was na piekło. Na Gehennę chyba tam jest w oryginale. Dlatego też posyłam do was proroków i mędrców i nauczycieli pisma. Tutaj cytuję Jeszua, że Bóg posyłał zawsze kogoś do powiadomienia, że coś jest nie tak. A wy jednym z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a innych obiczujecie w synagogach i będziecie ścigać z miasta do miasta. I odpowiecie za krew wszystkich sprawiedliwych rozlaną na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście pomiędzy przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, wasze pokolenie odpowie za to wszystko. I między innymi ta odpowiedzialność pokolenia za to wszystko było była obleganie świątyni Jerozolimy, jak opisuje Flawiusz bodajże, że był taki głód, że dzieci swoje matki zjadały. Kanibalizm po prostu. I widocznie ci, którzy tego doświadczyli, pewnie tam zginęli. No i zburzona została świątynia. Wymownie uważam, została zburzona. Bóg chciał, żeby ona była zburzona i uważam, że nie chce, żeby była odbudowana, bo ten czas świątyni ziemskiej, świątyni, gdzie składane są ofiary ze zwierząt, uważam, że minął. Jest dużo na to przesłanek tekstowych, proroctw i tak dalej, gdzie niektórzy to interpretują jako dosłownie odbudowanie świątyni i zebranie narodu izraelskiego, gdzie to się narodu tego fizycznego, ale to się nie zgadza, bo musiałby się każdy człowiek zidentyfikować z każdym plemieniem Izraela, żeby to się w pełni spełniło w fizyczny sposób, bo w duchowy sposób jak najbardziej to się wypełnia, spełnia i zgadza się ze wszystkimi proroctwami. Duchowa świątynia, duchowe miasto, miasto pokoju, Jerusalem, bo też sama Jerozolima jest dla nas dzisiaj nazwą, ale jeżeli zastanowimy się, że to Jerusalem, miasto pokoju,
to Duch Boży, gdzie przebywa w ludziach, których oddziaływuje, staje się miejscem, bo to też trzeba wiedzieć, że miejsce, miejscowość Jeruszalaim, miejscem pokoju. Dlatego mamy w wielu miejscach powiedziane, że ci, którzy są Chrystusowi, mają pokój. Pozdrawiali się. Szalom, pokój Tobie. Dosłownie w tym znaczeniu, że mają nieść słowa pokoju, być w pokoju, między sobą żyć. To jest plan, to jest założenie, to wedenie od początku, gdzie wszyscy ludzie mieli żyć razem w pokoju ze sobą na ziemi. Powieczność. No nic się nie zmienia, tylko się to oddaliło w czasie. Ale wracając do tych grobów pobielanych. No właśnie, no, to są tak groby pobielane, czyli ta skaza, ta nieczystość, bo tu trudno mówić o grzechu w znaczeniu to, co czytaliśmy w parszy, gdzie człowiek, jak się dotknie zwłok zmarłego, zabitego i tak dalej, jest nieczysty przez 7 dni i ma być poddany specjalnemu oczyszczeniu prochem czerwonej jałówki zmieszanej z wodą. A propos, katolicyzm sobie wziął taką wodę święconą, też po swojemu zrobił. Też kropią wszystko i wszystkich. To widzimy, że ta duchowa śmierć jest przekazywana przez martwych ludzi. I chyba to jest tutaj jasno i klarownie opisane, dlaczego Jeszua mówi o ludziach, że są martwi. Myślę, że to tak jak jest chyba z każdym z nas, że wyrastamy w jakimś otoczeniu, w jakiejś rodzinie, w jakiejś społeczności, w jakiejś kulturze i nabywamy zachowań, zwyczajów, myślenia danego miejsca i uważamy to za normalne. Bo to jest, nam się wydaje to normalne, bo to jest jakby wyrastamy w tym. Natomiast to nie musi być czyste w znaczeniu tym, o czym czytamy w Torze. Może to być dla nas normalne i oczywiste, i to jest dobre, to jest złe, ale to może w znaczeniu tym duchowym Bóg Twórca, Ojciec może widzieć, że jesteśmy martwi, bo nie wykonujemy Jego woli, nie słuchamy Jego słów. Czyli człowiek może chodzić do jakichś miejsc świętych, gajów i tak dalej, na wyżyny, robić jakieś zachowania i myśli, że to jest ok, w porządku i tak trzeba, i taka jest wiara w Boga i Bogu się to podoba. Wczoraj oglądaliśmy film o Lizbonie, o zagładzie Lizbony, miasta portugalskiego, 1755 rok. Ciekawe zdarzenie, warto sobie znaleźć ten film, może gdzieś jest na YouTubie, dokumentalny film. 1 listopada 9 z czymś było. Wszyscy byli w kościołach ze względu na katolickie święto, bo to kraj katolicki, miasto katolickie, głęboko katolickie, bym tak to ujął. Miasto portowe, perła ówczesnego świata, handlu, w którym szalała inkwizycja, czyli wszystkich o wszystko posądzano i w zasadzie palono za byle co.
bo to wiemy dzisiaj. Wystarczyło kogoś oskarżyć i po prostu to nie jest tak jak dzisiaj, że niewinny, dopóki się nie udowodni winy. Tam była inna zasada. Wystarczyło oskarżenie i człowiek umierał, tak można pokrótce powiedzieć. To miasto jest ciekawe, to zdarzenie w ogóle jest bardzo ciekawe, bo tam jest kilka rzeczy, niesamowitych zbiegów okoliczności, ale to nie dwa, nie trzy, tylko tam jest pięć albo sześć zbiegów okoliczności. Czyli pierwsze, największe miasto katolickie w tamtych czasie, prosperujące handlowo, religijnie, inkwizycyjnie, święto katolickie 1 listopada i następuje 250 chyba kilometrów od brzegu na obszarze morza, oceanu w zasadzie, to ocean jest, tak? Ocean. Następuje przesunięcie, jak dzisiaj mówią, przesunięcie płyt tektonicznych, następuje trzęsienie ziemi, w wyniku którego większość miasta ulega gruzach. I co ciekawe, ci, którzy napisali ten reportaż filmowy, powiedzieli, że to była największa w historii Europy, jakiejkolwiek historii Europy, którą znają ludzie, trzęsienie ziemi. Też jest ciekawe w tym wszystkim. Jedno z największych. I miasto lega w gruzach. Oczywiście ci ludzie w tych kościołach, bo to kościoły kamienne i to wszystko na tych ludzi w tych kościołach leci, zabija. Święto zmarłych, pełno mówią świec pozapalanych, te świece się wywracają. Zaczyna się w niektórych miejscach ogień. Tak, ale w niektórych miejscach zaczyna się ten ogień zapruszać. Po tym trzęsieniu ziemi, 90 minut po trzęsieniu ziemi, następuje fala tsunami. I mało tego, ta fala tsunami tego ognia nie wygasza, ale pod falą tsunami ginie kolejna ilość ludzi. No i następuje fala pożarów. Specyficzne ukształtowanie terenu powoduje tak zwaną burzę ogniową. Po prostu płonie wszystko w straszliwych temperaturach. I nie dość tego wszystkiego, zostają z różnych więzień poprzez trzęsienie ziemi uwolnieni różni skazańcy, degeneraci generalnie, i zaczynają łupić, mordować, gwałcić, wszystko co najgorsze w tym mieście się zaczyna dziać. Bardzo dużo czynników w jednym czasie, specyficznym czasie. W każdym razie, no ja to dzisiaj nazywam, że to była kara od Boga, ewidentna, siłami natury, jak to dzisiaj nazywamy. Ale nikt nie zastanawia się dzisiaj, jak to patrzeć na to. W każdym razie podobna rzecz stała się w 70 roku, gdzie to pokolenie, które było też nazywane ten czas dniami końca tego świata, też znajdziemy takie określenia. Ci ludzie, którzy tam byli obłudnikami, byli martwi duchowo, też na nich za sprawą wojsk rzymskich zostaje wykonany wyrok. Czyli sporo czasu jeszcze po śmierci Jeszua, można by tak powiedzieć, Bóg przeznaczył na odwrócenie się, zmianę swojego postępowania wielu ludziom. Wiemy, że Duch Boży pobudził w dniu Pięćdziesiątnicy
apostołów, dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Jehoszuły i tak jak czytamy, 5000 mężów, czy 5000, tak? Zaraz, czy 3000? A zerkniemy w drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Bardzo dużo, w każdym razie, osób uwierzyło, że ten człowiek był Mesjaszem posłanym, że powiedział bowiem o nim Dawid, będzie blisko, widziałem Pana i za chwilę się no, że nie ciało moje nie doznało składu, że zostanie zmartwychwzbudzony. Mów wyraźnie, bo ktoś nie widzi tego, co ty czytasz. Szukam tego miejsca, ile tam osób. Bóg uczynił go Panem i Mesjaszem. Starajcie się o wewnętrzną przemianę. Uwolnijcie się od właśnie. Bo to też w nawiązaniu do tego pytania. Bo to cały czas się dzieje w dniu Pięćdziesiątnicy. I to Piotr chyba mówił. Macie bowiem obietnicę i wy, i dzieci wasze oraz wszyscy, których z oddali wezwie Pan Bóg nasz, przytoczył jeszcze wiele innych świadectw i zachęcał, uwolnijcie się od przewrotności tego pokolenia. Ci, którzy przyjęli jego naukę, zostali zanurzeni, a liczba tych w tym dniu wzrosła do trzech, nie do pięciu, tylko do 3000 osób. W postępowaniu kierowali się nauką apostołów, żyli we wspólnocie, łamali chleb i modlili się. Czyli przewrotność tego pokolenia można wywnioskować z tych słów do tych nauczycieli duchownych w tamtym czasie. I ja bym to też w pewnym sensie odniósł do współczesnej Polski, gdzie musisz wszystko zamykać na kłódki, na łańcuchy i tak dalej. Żyjemy w państwie religijnym, wierzącym, katolickim, rzekomo prawym, ale to tylko jest grób pobielany, to tylko tak wygląda na wierzchu. Wszystko jest no, ja bym to określił jednym słowem, kraj pogański, w którym przyszło nam żyć i niech ta łuda pewnego porządku, pewnej dozy bezpieczeństwa, niech nas nie zmyli. Wiele jest przypadków, doniesień prasowych, że wielu ludzi bez żadnej przyczyny, żadnej prowokacji zginęli na ulicy. Zadźgani nożem, cokolwiek, coś tam, bo się komuś tam coś odwidziało, coś się wydarzyło. Albo zaczął zaczepiać i jakaś się dyskusja wdała i zginął człowiek, który wyszedł sobie na spacer. To też tak nawiasem mówiąc, mówię o tym też, rozmyślam o tym często, że musimy pamiętać o tym, że żyjemy, bo chcą oczywiście nam włożyć w głowy przez różne doktryny, że państwo demokratyczne, prawe i tak dalej. Nie. Żyjemy w społeczności ludzi, którzy w ogóle prawa Bożego nie chcą stosować, nie chcą słuchać. Żyjemy w kraju, w którym jesteśmy tylko potrzebni do dawania podatków. Tak. Żeby na przykład te podatki szły na emerytury dla Ukraińców. Tak. Przy ograniczeniu wszelkich przywilejów i praw dla obywateli. Mhm. W każdym razie to można by powiedzieć, że żyjemy w społeczności ludzi pobielanych, grobów pobielanych. I to, co istotne tutaj w tym wszystkim,
My nie mamy tacy być. Mamy być święci, czyści, czyli mamy być inni. Mamy wręcz kłuć swoim postępowaniem, zaznaczam, swoim postępowaniem tych ludzi. W pewnym sensie też ich osądzamy, tak? Oni czują się atakowani naszym dobrym postępowaniem. Oni to czują podskórnie, bo taki człowiek jest. I będziemy się spotykać z ostracyzmem, z szykanami i innymi różnymi rzeczami. Ale to potwierdza... Od rodziny, jak i od obcych. Ale to potwierdza właściwy wybór. To tak bym ujął. To jest trochę przykre. To nie, też nie można tak uogólniać. No nie można, ale... co spowoduje tak. Kogoś, to już jest usprawiedliwienie. No nie, zgadza się. Nie można tak mówić. Każdy nasz czyn powinien być rozpatrywany w kontekście naszej wiedzy i umiejętności. Tak, no to był pewien skrót myślowy. Zgadzam się z tym, co mówisz. W każdym razie to chyba no, jest oczywiste, dlaczego Jeszua mówi do tych ludzi, że powstał w tym narodzie jakiś, tak jak to dzisiaj można, tak jak w Polsce można, ciągle odnoszę się, bo to podwórko znam najlepiej. Odnoszę się do tego kraju, że no, są jakieś namiastki prawa, sprawiedliwości tak zwanej, ale to tylko są namiastki. Namiastki jakiejś sprawiedliwości, prawości. No, każdy sobie powinien zadać pytanie, czy się czuje bezpiecznie. I uważam, że w tamtym czasie, za dni Jeszua, była podobna rzecz, że kto miał możliwość, to oszukiwał, kto miał możliwość, to wykorzystywał, kto miał możliwość, to robił to i tamto, a z wierzchu wydawał się sprawiedliwy, bogobojny i tak dalej. Tak miało nie być. Tora aż wręcz krzyczy o sprawiedliwości, o uczciwości. Przypomina mi się takie zdarzenie, znaczy reakcja sprzedającego na bazarze. No dobra, nie będę mówił. No ale reakcja była niesamowita. Dobra, leć z tematem. Z tematem. No właśnie to jest temat. Nie, to nie jest temat. Dobrze. To myślę, że odpowiedziałem na to pytanie. Dwulicowość, obłuda. Czyli nieistotne jest. To zresztą można by jeszcze tak kończąc temat grobów powielanych i zanieczyszczenia Izajasza, bo też ten fragment jest wykorzystywany w dziwny sposób. Izajasza pierwszy rozdział i drugi. Izajasza, pierwszy rozdział i drugi powiedziałem. Numer wersetu. Może od... W ogóle ten pierwszy rozdział warto sobie przeczytać cały i drugi, ale tutaj, żeby sedno. Bóg mówi tak, gdzie mam was jeszcze chłostać, skoro wciąż trwacie w odstępstwie? Cała głowa jest chora, całe serce niemocą objęte. To jest piąty werset. I tutaj 11, co jest błędnie wykorzystywane, bo później w drugim wersecie, bo mamy podziały na rozdziały, a w tekście oryginalnych nie ma wersetów ani rozdziałów, jest tekst jednolity, cały ciągnący się i ci, co wykorzystują ten przekrętnie ten fragment, zatrzymują się tylko na tych fragmentach. Cóż mi po mnóstwie waszych ofiar krwawych, mówi Jahwe, syt jestem całopaleń z baranów i tłuszczu cielców tucznych.
Nie mam już upodobania we krwi wołów, jagniąt i kozów. Gdy się przede mną zjawiacie, któż tego od was wymaga, byście deptali po moich dziedzińcach? Nie przynoście mi już obiad kłamliwych. To jest ten ciekawe obiad, czyli tych oddań kłamliwych, obłudnych, dodam tu od siebie. Dym kadzielny wzbudza we mnie odrazę nowiów, szabatów, zwoływania, zebrań, obłudy, zgromadzeń świątecznych nie mogę znieść dłużej. Dni nowiu, świąt waszych znienawidziłem zupełnie, stały się dla mnie ciężarem, znużyło mnie ich znoszenie. To jest ciekawe, jak się, bo warto tutaj znać różne fragmenty, które Bóg wypowiada. Tutaj, w tym miejscu, Bóg przez Izajasza mówi świąt waszych. Świąt waszych. Kapłańska 23. A gdzie wasze? W którym wersecie? Moment, bo uciekłem do kapłańskiej. Zaraz wrócę. Kapłańska 23. Oznajmij synom Izraela oto uroczystości Jahwe, które będziecie ogłaszać dni zgromadzenia przy świętym przybytku. Oto uroczystości Jahwe, a w Izajasza Bóg się wypowiada. 14 waszych. 14 werset. Świąt waszych. A ja, dlaczego to były święta ich, a nie Boga? No bo było to w obłudzie. Stały się dla mnie ciężarem, znużyły mnie ich znoszenie. Gdy dłonie swe do mnie, a dlaczego? Bo tu ci interpretatorzy, że Bóg już to minęło i koniec i to nie powinni się przestrzegać ani dniu nowiu, szabatów, zwołań, świętych zgromadzeń. Wykorzystują, ale czytają tylko do tego momentu. 15 werset mówi coś, wytłumacza Bóg dlaczego to wszystko, bo to się stały wasze święta, te święta stały się waszymi, bo tak jak tu czytaliśmy obiad kłamliwych, obłudnych i 15, gdy dłonie swe do mnie wyciągać będziecie, zasłonię oczy przed wami, a chociaż mnożyć będziecie modły, ja wcale słuchać nie będę, krwią ociekają wasze ręce. Czyli te święta stały się ichnie, bo byli obłudni. To, co Jeszua mówi, pobielane groby. Z zewnątrz chodzą do świątyni, składają to wszystko, ale w środku są nieczyści. Krwią ociekają wasze ręce. Obmyjcie się, oczyście, usuńcie sprzed oczu moich zło, waszych bezecnych postępków. Usuńcie sprzed oczu moich zło, waszych bezecnych postępków. Przestańcie czynić co? Nieprawość. Na czym ta nieprawość polegała? Uczcie się pełnić dobre uczynki, szukajcie tego, co sprawiedliwe, poskromcie ciemiężcę nieprawego. Kogo? Prawo przyznajcie sierotom. Czyli ciemiężce nieprawego? Ciemiężca nieprawy w sensie w tym, że przekracza prawo Boże, bo prawo Boże mówi i tutaj Bóg wypowiada, prawo przyznajcie sierotom, i wdowy bierzcie w obronę. To jeden z czynników było ich nieprawości, nieczystości i przez to święta stały się ich świętami. To dobry przykład jest na filmach gangsterskich pokazane. Mafie sycylijskie, jak idą do kościoła w elegancko ubrani, w przepychu, wszyscy im się kłaniają, co oni są pobożni, a wszyscy wiedzą, co oni tak naprawdę robią.
18 i dalej, bo tu też jest ciekawe sformułowanie. Chodźcie, rozsądźmy mów Jahwe, choć grzechy wasze są niby szkarłat, jakby jednak jak śnieg wybielają, choć są jak purpura czerwone, jak wełna staną się białe. Jeśli zechcecie dać posłuch, dóbr ziemi zażywać będziecie. Lecz jeśli będziecie oporni, krzemni, zginiecie niechybnie od miecza. Zaiste usta Jahwe wyrzekły. Stolica stała się mierzyńcą. Można jeszcze dalej, 23, bo to też jest sedno ich, że święta stały się ich świętami, że stali się obłudnikami, że stali się grobami pobielanymi, stali się martwi duchowo. Twoi książęta to buntownicy i sprzymierzeńcy złodziei. Każdy lubuje się w darach, tu w dopisku jest przekupnych, czyli łapówki, i goni za podarkami. Sierocie praw nie przyznają, a skarga wdowy nie dociera do nich. Tu jest powód, dlaczego to, co Bóg ustanowił, święta szabatów, święta nowiów, wszystkich zwołań szabatnich ze świętami Paschy, święta przaśników, szawłot, szałasów i tak dalej, stały się ich świętami z takich, a nie innych przyczyn. Tu jest wymienione to. Dokładnie wymienione. Tu jeszcze w pulę weszły te, bo na 70 lat poszli do niewoli. Chodziło też o w szerszym znaczeniu. Wiele tego tam było. Tu tylko kilka rzeczy jest wymienionych. I święta stały się ich świętami. I to można odnieść do czasów Jeszuły. Oni byli martwi duchowo wszyscy, bo oni oczywiście robili to, co robili, ale na co dzień wszyscy przymykali oko na to, na tamto, na różne takie zachowania. I tu ten przykład, co mówiłem poprzednio, tego celnika niskiego wzrostu, co się wspiął na drzewo, że on w swoim sercu postanowił wszystkim, których z racji swojej pozycji naciągnąć, tak, czyli widocznie wyłudzał jakieś większe podatki niż były, niż Cesarstwo Rzymskie nałożyło, lub się dawał przekupić, coś innego, postanowił, że się nawróci, czyli zmienił sposób myślenia, że tak jak Tora mówi, jeżeli kogoś okradłeś, to mu wynagrodź w taki sposób, a nie inny. I on to postanowił i uczynił. I poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, bo Jeszua powiedział, że zje u niego obiad. Oczywiście wszyscy obok mówią od razu, że Jeszua jada z grzesznikami i grzesznikami, bo też ci celnicy też byli grzesznikami, bo popierali Cesarstwo Rzymskie, to trzeba by też wiedzieć, jak myśleli ludzie w tamtym czasie. I traktowali, że Jeszua jest grzesznikiem i celnikiem. On już nie był nim w tym momencie. I współcześnie też to jest, tak ludzi się postrzega przez pryzmat dawnego postępowania, że ten jest pijak, bo tam pił, ten jest narkoman, bo tam narkotyki używał. Ale jeżeli przestał, to już nie jest nim. Jeszua nie jadł z celnikiem i z grzesznikiem, bo on już w tym momencie wrócił ze swojej drogi. Jeszua też by nie jadł, nie gościł u bałwochwalcy, który biega gdzieś do gajów, ścina choinki i kłania się przed nimi lub jakieś inne zwyczaje odstawia. To tak nie jest. To próbują ci ludzie włożyć w osobę Jehoszuły jakieś zachowania, które
dzisiejsze poczucie sprawiedliwości, poczucie prawości tym ludziom wykrzywionym w myśleniu nakazuje to, nie wiem. Albo ktoś ich tak nauczył. A tak nie jest. Już sama modlitwa Ojcze Nasz w pierwszych słowach mu jest przyjdź królestwo. Uczniowie się pytają, tak? Bo to też trzeba do tego nawiązać. Uczniowie się pytają, naucz nas się modlić. Jeszcze odpowiada, no to mówcie niech przyjdzie królestwo Twoje. Samo to sformułowanie, jeżeli dobrze znamy Biblię i wszystko, co się z tym wiąże, z przyjściem Królestwa Bożego, samo w sobie już jest bez miłości. Bo jak przychodzi Królestwo, wszyscy, którzy nie są zapisani w Księdze Życia, mają wyrok skazujący. Czy to jest dziecko, czy to jest bratanek, miły, fajny, uczynny i tak dalej. Samo to sformułowanie już mówi, że jest koniec z tymi ludźmi. No ale on jest taki fajny, miły i uczynny. Porządny obywatel, miłe dziecko i tak dalej. Dlatego najsprawiedliwszym sądem jest jakby samosąd, czyli człowiek sam wybiera drogę. Najsprawiedliwszy osąd, uważam. To, co Jeszua mówi, kto słyszy moje słowa, przechodzi do życia i w tym momencie wybiera sam świadomie drogę swoją. Ale to jest inna historia. Wracając do parszy, tak, bo cały czas jesteśmy w parszy. Czyli Księga Liczb, Zwój Liczb, to księga to też jest uwspółcześniona nazwa, zwój lub tabliczka, tabliczki. Nie wiem, czy się zastanawialiście nad tym aspektem, dlaczego Mojżesz z Aaronem taką srogą karę od Stwórcy dostają, czyli że nie wejdą do ziemi obiecanej. Tak, można powiedzieć, w dzisiejszym sposobie myślenia tak niewinny błąd, bo na czym ten błąd polegał? To też warto wspomnieć, bo może nie wszyscy są głębiej zaznajomieni z tekstem, z tym, co tu się wydarzyło. Bóg wyraźnie mówi, weź laskę, tu nie jest określona, która laska, no jakąś laskę ma wziąć, pasterską tak zwaną, nie chodzi tu o kobietę ze współczesnym zrozumieniu, i ze swoim bratem masz iść, to jest 20 rozdział, 8 werset. Przemówcie do skały. Zobaczmy, przemówcie, a ona da wodę. W ten sposób ze skały wydobędziesz dla nich wodę i napoisz tę gromadę i jej trzodę. Co oni robią? No tu Mojżesz jakby jest głównym inicjatorem, ale no oni razem mieli to zrobić. Aaron go nie powstrzymał. I podniósł Mojżesz rękę, 11 werset, i dwukrotnie, co, wypowiedział do skały? Nie, uderzył laską w skałę. Oczywiście Bóg zadziałał, wtedy woda wypłynęła ficie, pił ją lud i jego trzoda. Ale konsekwencja została. Czego została konsekwencja? Nieposłuchania dokładnie słów. A słowa dokładnie trzeba traktować, jak Bóg wypowiada, jak
coś, co, czego nie można zmienić, bo w tym momencie Mojżesz z Aaronem stali się Satan, przeciwnikami, bo nie wykonali dokładnie słów Najwyższego, że mieli przemówić do skały. Mówię, że przeciwnikami. Hebrajskie słowo użyłem, które tak jest, a nie inaczej. Ja nie mówię, że oni są szatanistami, ale, bo dzisiaj ktoś może tak wyjąć te moje słowa z kontekstu i powiedzieć, że ja nazywam Mojżesza i Arona szatanistami, szatanem. Nie, trzeba rozumieć te słowa, które są używane. Przeciwnikami stali się słów, które jasno i klarownie Bóg wypowiada. Widocznie oni zrozumieli, że tą laską mają cieplność. No, Bóg mówi, no weź tą laskę. No. To może Aaron się zastanawiał, czy Mojżesz się zastanawiał, no po co mają tą laskę wziąć. A nie zwrócili uwagi, że Bóg mówi przemów do tej skały, a nie wal tą laską. Można w pewnym sensie powiedzieć, że ta laska to była taka próba wiary, próba ufności. Jak dokładnie wypełniasz moją wolę. I zważywszy na pozycję, na to, jakie zajmowali w całym narodzie, to było, można być z perspektywy czasu powiedzieć, że to było duży błąd. Bardzo duży, bo tutaj jest odpowiedź Boga. Może jeszcze wróćmy chwilę do 12 części tego wersetu, bo jeszcze tu się jeszcze jedna rzecz wydarza, że Mojżesz przemówi do nich, słuchajcie oporni ludzi, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I w zasadzie do tych słów też Bóg się odnosi. W 12 wersecie Leciachwę tak przemówi do Mojżesza i Aarona, ponieważ nie zaufaliście mi tak, aby uwielbić mnie w oczach synów Izraela, czyli można w pewnym sensie powiedzieć, że tak, nie dość, że nie posłuchali słów, to jeszcze stali się jak bogami, bo mówią, że my wydobędziemy dla was wodę. I chyba to najbardziej jest tutaj powodem tak srogiej kary. Nie zaufaliście mi tak, aby uwielbić mnie w oczach synów Izraela, dlatego wy nie sprowadzicie tej społeczności do ziemi, którą wam daję. To już w ogóle jest niezrozumiałe totalnie. To postępowanie. Mojżesza? No zważywszy na jego pozycję, na tą bliskość z Bogiem, to co przeżył, to tak, no właśnie to mówię. No totalnie jest niezrozumiałe. To jest poważny błąd. Przypisał sobie to, że ta woda wypłynie z skały sobie. Znaczy, tam opracowania mówią, że oni się bali o życie, że ten lud był tak rozbestwiony i agresywny, że się bali o swoje życie, ale... No próby nie są w takich spokojnych sytuacjach, tylko bardzo specyficznych, stresujących. Przebywał z Bogiem twarzą w twarz, świeciła mu twarz obecności, tak, na wibracjach był bardzo wysoki na pewno. Doświadczył wielu cudów. Dlatego zupełnie nie rozumiem, dlaczego tak się stało. Nie ma żadnego wyjaśnienia, co jest przyczyną. Dlaczego? Notabene, jeżeli mieli powiedzieć do skały, to po co Bóg każe im brać laskę? Czyżby się spodziewał, że... Albo że będzie próba. No właśnie, czy z góry, znając co się dzieje może wewnętrznie w ich sercach,
Ostatnio czytaliśmy o buncie przeciwko władzy, tak? I władzy przewodnictwa i władzy aronowej, duchowej, że tak ujmiemy. Najświętszy człowiek zawsze ma takie momenty, że... I jeżeli ten temat się ciągnie tutaj dalej, to po tym wszystkim, co się wydarzyło, to jest domniemanie, tak, jakieś domysły. Może w Mojżeszu coś się zmieniło, że zaczął być pyszny w swojej postawie. Nie wiemy. W każdym razie ta sytuacja jest specyficzna, bardzo poważna. Powód jest, wydawałby się, jakiś błahy, tak, że się nic nie stało dla ludzi, ale tutaj oni nie uczcili źródła, czyli stwórcy, że to on wydobywa tą wodę. Dlatego tutaj ciągle nawiązuję do tych spraw, że w każdej wypowiedzi, w każdym błogosławieństwie mamy, w każdej modlitwie mamy dać chwałę Ojcu Stwórcy, wiekuistemu. Jemu przede wszystkim musimy to jasno i klarownie wypowiedzieć, bez żadnych niedomówień. Nie mówić ogólnikami, mówić dokładnie, dosadnie. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, wystarczy. Już to jest oddane, bo on stworzył niebo i ziemię. To jest taki skrót, ale oczywiście możemy to rozwinąć. Wypowiedzi różnych. Ty, który przemawiałeś, Boże, przez usta ojców i proroków. Tak? Ty, który przemawiałeś. Nie, że prorocy do nas przemawiali i tam inni. To jest częściowo prawda, bo oni przemawiali, zgadza się, ale sformułowanie ty przemawiałeś przez usta proroków, ojców naszych, jest oddaniem chwały temu i wskazanie źródła. Ściśle mówię po raz kolejny, jak już zaczyna to być jakaś mantra w pewnym sensie. Powtarzam. Ściśle. Oczywiście sam się też łapię na jakichś skrótach myślowych. Jak jestem świadomy, to poprawiam to. Ale to wyrośliśmy w takich sformułowaniach słownych, a nie innych. I musimy się nauczyć Bożego języka, Bożych sformułowań, aby oddać Mu w każdej chwili chwałę i cześć, gdy się o Nim wypowiadamy, gdy mówimy o czymś, co jest, ma się dziać, wydarzyć w związku z... Czy coś się wydarzyło, co uważamy za coś, jakieś zdarzenie, że to była sprawa Boga, to oddajmy Jemu chwałę. Nie jakimś siłom nieokreślonym. Bo współcześnie, jak się przysłuchacie, jak się zastanowicie, te wszystkie błogosławieństwa, które ludzie wypowiadają, życzenia, to są albo jakieś siły, nie wiadomo jakie mają to sprawić, albo ta osoba, która wypowiada, ma to w jakiś sposób sprawić. Tam nie ma ani krzty oddania Stwórcy jako temu źródłu wszystkiego chwały. No i ten błąd tutaj Mojżesza Aarona był poważny w tym dniu, w tym miejscu. Przykry. Brat Aarona, starszy brat Mojżesz, jest przy tym, jak umiera na górze Hor. Z pewnością możemy sobie wyobrazić, co czuł Mojżesz. Nie wiem, czy
bo tutaj mamy ten podbój ziemi obiecanej. Czy zastanawialiście się, tutaj zadam pytanie takie, zastanawialiście się w kontekście, bo lud Izraela grzeszny upadł już, bo to już jest po grzechu cielca, Bóg wprowadza pewne rytuały w przybytku, dużo krwi i tak dalej, żeby oni mieli jakiś dostęp. Czyli można powiedzieć, że ci ludzie podróżują, żeby skończyć na tych pustkowiach, bo oni nie wejdą do ziemi, tak jak Bóg obiecał. Ale oni tutaj pewne tereny, dobrze mówię, na wschód od Jordanu, tak? To się dzieje. Bo oni tak obeszli dołem i przeszli na wschodnie strony Jordanu. Już jakieś tereny tam podbijają. Czy zastanawialiście się może w kontekście, jakie to ma znaczenie w ogóle, sama ta wędrówka dla nas? Tutaj w pewnym sensie podpowiadam, że oni są w stanie grzesznym, w stanie upadłym. Tam Bóg coś tam ustanowił, żeby oni mieli jakiś dostęp do Niego. Ale oni zmierzają do tak zwanej ziemi obiecanej, do miejsca, można też nazwać świętego, tak? Tego, który Bóg wyznaczył, żeby oni tam zamieszkiwali, specjalnego miejsca, gdzie wszystkie narody miały wiedzieć, że oni tam są i takie prawa Bóg, który stworzył niebo i ziemię, daje i ten naród miał być tą lampą, miał być tą solą tej ziemi, gdzie wszyscy mogli korzystać z tych pouczeń i wzorować się na nich i przyłączać się w tym znaczeniu, że oni mieli być jako całe plemiona tym nauczycielem wszystkich ościennych narodów, a stało się odwrotnie. Ale pomyślmy nad tym, że oni zmierzają do takiego miejsca czystego, gdzie mają zachowywać czyste prawa, czy to nie wskazuje nam na jakąś drogę, którą może my przechodzimy od Egiptu do ziemi obiecanej? No, w pewnym sensie możemy powiedzieć, że tak. Ale jeżeli tak, to teraz co to się wydarza na przykład z takim plemieniem Edom, tak? Tutaj jest Amon. Tu na przykład przeczytajmy sobie. Izrael zdobył wszystkie te miasta. A co w tych miastach się działo? Izrael zdobył te miasta, wszedł do nich wszystkich, osiadł, tu jest 25 werset, osiadł we wszystkich miastach Amorytów, tak w Heszbonie, jak i w okolicznych miejscowościach. I co było w tych miastach? Tutaj ta pieśń tych pieśniarzy mówi nam cośkolwiek. 28 werset. Bo ogień wyszedł z Heszbonu, płomień z twierdzy Sihona i zniszczył Ar Moab, Baalów z wyżyn Amonu. Biada ci Moabie, zginąłeś ludu Kemosza, Kemosz, ludu Kemosza. Synów swych wydał Kemosz na tułaczkę, a córki w niewolę Sihonowi, władca Amorytów. Tu mamy wzmiankę, oczywiście, co się dzieje w tych miastach, w tych podbijanych miejscowościach. Wiem, że w Kanaanie pełno było tych różnych wierzeń kananejskich. Kemosz, znamy Kemosza, co tam robili?
Wkładano dzieci. To przy Molochu. Ale to jest inna nazwa Molocha, Kemosz. Kemoszowi, bóstwu Moabu. Kemosz. Zobaczymy, co Wikipedia mówi na ten temat. Na szybko. Kemosz. Bóstwo kananejskie, wojny, najważniejszy bóg Moabitów. Kemosz należy do najstarszych bóstw semickich. Jego imię w formie Kamisz pojawia się już w tekstach z Elba, 3 tysiąclecia przed naszą erą, podobnie brzmiący Teonim, odnoszący się do bóstwa tellurycznego. Znany jest także z Ugarit. Imię Kemosza pojawia się też na steli Meszy, świadcząc o jego istnieniu, o istnieniu jego świątyni w Dibonie. Imię Kemosza zostało poświadczone przez źródła asyryjskie i anomastyce królewskiej. Za czasów Salomona kult Kemosza pojawił się w Palestynie. Przez Biblijczyków był czczony jako Nergal, zaś Grecy włączyli Kemosza do swojego panteonu jako Aresa. Moabici nazywali go także Asztar Kemosz, gdzie Asztar to męski odpowiednik Asztarte. Było to najstarsze bóstwo o dwóch imionach w Syro-Palestynie. Nergal, jaki lud używał tego imienia? Babilończycy. Nie piszą, na czym polegał ten kult Kemosza. Była jakaś fotka i mignęła, zniknęła. No właśnie, jeżeli nawiązuję do tego, do tej drogi, do drogi, którą podążamy w duchu Mesjasza z niewoli egipskiej, z ciemności egipskich duchowych, to chcąc, nie chcąc, taka interpretacja jest. Bo też się kiedyś spotkałem z tą drogą, tylko w innym znaczeniu. Ale dzisiaj mówię o tym, że może ta droga to jest taka nasza droga, gdzie spotkamy na swojej drodze takie miejsca, gdzie są takie wierzenia, a nie inne, pogańskie. I musimy to usunąć, zwalczyć. Że to jest nieuniknione. W czystości, tak jak powiedziane, bądźcie święci, jaki jest, ten święty Bóg wypowiada wielokrotnie. Z tego wynika, że na naszej drodze napotkamy takie miejsca, takie chwile, takie sytuacje, gdzie jakieś zwyczaje, tak jak powiedziane jest w kapłańskiej 18 rozdział, 3 werset, nie postępujcie tak jak to jest zwyczaju w Egipcie, gdzie zamieszkiwaliście, jak i w ziemi Kanaan, do której was wiodą, nie postępujcie więc tak, nie stosujcie się do ich obyczajów. Macie się trzymać moich nakazów, macie zachować moje prawa i postępować według nich, bo ja jest Jahwe, wasz Bóg. To jest istotne, żeby pamiętać o tym, że te wierzenia ludów kananejskich są bardzo dalekie od Stwórcy,
I one też z biegiem lat przybrały różne wyrafinowane formy, tak bym to ujął. Wyrafinowane, czyli nie takie jawne i oczywiste. I tak jak mówiłem też wielokrotnie, że pod przykrywką, bo to jest mieszanka, pod przykrywką, pod tym szyldem, pod tą tapetą ładności słów, zachowań i tak dalej, może się kryć, bo ja nie twierdzę, że musi, ale może się kryć coś, co jest sprzeczne z tym, co Bóg wypowiada, coś, co tak jak Mojżesz uczynił, uznaje swoją wyższość. Tu może przykład dam systemu religijnego o skrócie SJ. I tam tym bóstwem stało się tak zwane ciało, gdzie ono wydaje, co jest prawe, a co nie. Jest ustawodawcą, prawodawcą, uzurpując sobie pośrednika, uzurpując sobie wręcz boską władzę. I wiele jest rzeczy miłych, ładnych, fajnych i to, co Tora mówi, to, co Biblia mówi, to, co Jeszua naucza, ale pod płaszczykiem, pod tą tapetą, pod tym pobieleniem jest zgnilizna. I nie mówię tu o poszczególnych ludziach, ludzie to są ludzie, ale mówię o samym systemie. Jest tam uzurpacja boska. Oni wydają, decydują, co jest prawem, a co nie. O tym chcę powiedzieć jasno i wyraźnie. Nie mówię tu o ludziach, mówię o samym systemie. Oczywiście tam ktoś stoi na górze, tak? I to zarządza. Może oni są bezpośrednio odpowiedzialni, ale tak to wygląda. Nawiązując też jakby w odniesieniu do w skrócie KK, KK, to tam też są ludzie, człowiek, który wręcz ma władzę boską, ustanawia, co jest prawem takim, a nie innym. Czyli stają się ci ludzie bogami. Bogami ustanawiającymi teraz, co jest dobre, a co złe. I do tego nawiązuję, że na drodze do ziemi obiecanej, ziemi świętej tak zwanej, mówię o duchowym, w duchowym znaczeniu, alegorycznym, takie miejsca mogą na naszej drodze być. Możemy być w takim miejscu nawet, bo nie wiem, kto słucha, może ktoś na YouTubie słuchać, czy ktokolwiek może być w takim miejscu. I chcę tylko powiedzieć o tym, poinformować, bo też jest to w pewnym sensie też moja rola, żeby mówić otwarcie o różnych rzeczach, bez skrępowania, otwarcie, jak ktoś chce. Ja nie mówię, żeby do mnie tu przychodził. Chodzi o to, żeby każdy dał się że nie dał się, dał wzrastać Duchowi Bożemu. To, co Jeszua przypowieść, nie ten jest ważny, co sieje, co zbiera, bo to są działania ludzkie, ale ten, który daje wzrost, Stwórca.
Jeden człowiek, tam ktoś inny może być jakimś siejącym, jakimś mówiącym, jakimś takim katalizatorem do jakichś zmian, do zastanowienia się i tak dalej, może być, ale tu najważniejszą rolę, to też świadomie mówię, ma Stwórca, Bóg wiekuisty. On jest źródłem wszystkiego, co budujemy. I On ma być źródłem. Czyli nie mamy patrzeć na ludzi. Nie mamy patrzeć na kogokolwiek. Oczywiście Jeszua jest naszym wzorem. I na Niego patrzymy. Tak jak ten symbol węża miedzianego. Patrzymy na Niego. Wyniesiony, aby każdy mógł go zobaczyć i zastanowić się, bo jest, bo też ta sytuacja, tak? Oni patrzyli wtedy, kiedy byli w stanie śmierci, w stanie już ugryzieni przez te jadowite węża i czekała ich śmierć. Oni musieli tylko spojrzeć. Można powiedzieć odnośnie się do tego, że nawiązując też do tego sformułowania, że Jeszua mówi, że ludzie są w stanie śmierci, martwi, no to są jakby w tym ukąszeniu, tak? W przenośni, tym ukąszeniu tego węża starodawnego śmierci i muszą spojrzeć w stronę Jeszuły. To spojrzenie oczywiście też jest tu alegoryczne, bo nie w dzisiejszym świecie nie wystarczy wyznać, że Jeszua jest moim Panem i Zbawicielem, Wybawicielem, bo te słowa odnoszą się konkretnie do danego środowiska, w którym one padły, gdzie było to bardzo trudne, kiedy tępiono w dawnej Judei, w dawnym Jerozolimie wszystkich, którzy uznawali Jehoszuę za Mesjasza. To tam te słowa mają bardzo duże znaczenie, miały bardzo dużą wagę. Dzisiaj się powtarza je sloganowo, gdzie nie ma przełożenia to, tak? Konsekwencji, takie jak tam było. Tam Judejczyk musiał zachować Torę Mojżesza i tak dalej. I według proroctw musiał uznać Mesjasza, Jehoszuę za Mesjasza. To było bardzo trudne w tamtym czasie. I miało odpowiednią wagę. Nie można tamtych słów przekładać na dzisiejsze dni. Dzisiaj uwierzyć w Jeszuę to nawrócić się do bycia Judejczykiem. Tak bym to określił. No, Izraelitą, zgadza się. Mały błąd. Izraelitą jest lepszym słowem, tak. Izraelitą. Dzisiaj to znaczy uwierzyć w Jehoszuę. I to jest na równi bardzo trudne, jak w tamtym czasie wypowiedzieć słowa, że Jeszua jest Panem i Wybawicielem i Mesjaszem. No dobrze, coś jeszcze, bo tu już długo mamy. To może resztę zostawmy osobistemu rozważaniu. Warto też samemu czytać, rozważać. Też no, mi też trudno mówić do szerokiego grona w tym sensie, że każdy z nas jest na innym etapie znajomości, chociażby tekstów. Przynajmniej trzeba raz, przynajmniej mówię do osób, które chociaż raz przeczytały cały tekst Biblii. Nieważne jest w jakim przekładzie, ale mniej więcej mają jakiś pogląd. Jakieś rozeznanie, bo to jest istotne. Bo to, co mówię, to mówię z wielu miejsc, wyciągam różne myśli, gdzie są ujęte
i ktoś, kto nie zna w ogóle tekstów Biblii, no to nie będzie miał większego pojęcia, o czym mówię. Może też się zgorszyć pewnymi słowami, bo może ich nie rozumieć, pewnych zwrotów i tak dalej. Trudno mi mówić w jednym zdaniu, to Jeszua tylko potrafił do malutkich, do dzieci i do dorosłych. W każdym razie, jak Bóg pozwoli, spotkamy się za tydzień. Też ciekawe myśli mi przyszły do, bo z roku na rok święta, które obchodzimy, Moadim, Wiekuistego, Wrześniki, Pesach, Omer, tak, dają nam dużo do zastanowienia. Tak, w kontekście pamiątki Jeszua, tak. W kontekście mesjańskim, w kontekście tym, że te prawa funkcjonują tylko w innej formie, w formie duchowej. Tak to nazywam, bo to jest w ogóle głupia nazwa, w formie duchowej, jak mogą. No ale ten wymiar duchowy jest tym nieodłącznym elementem fizyczności. Trzeba to wiedzieć, że nie ma duchowości bez fizyczności i fizyczności bez duchowości, czyli nazywane w tekstach Biblii pokaż moją swoją wiarę bez uczynków, tak? Słowa, to przytoczę te słowa, to musi współdziałać i zatrzymywanie się na samej duchowości, jak to protestantyzm w pewnym sensie osiągnął, omijając fizyczność, to pozbawił siebie właściwej drogi, bo tą duchowość też wyznacza fizyczność. Bóg, stwarzając wszystko, każdą rzecz, jest zgodny z tym, co naucza, czyli to, z tym słowem duchowym. Odnosi się bardzo często do tych fizycznych spraw. Jehoszua, te przypowieści różne, te nauki głębokie, duchowe, odnosi się na czymś fizycznym, żebyśmy mogli zrozumieć, pojąć naszymi zmysłami. Drzewo oliwne, na winorość i tak dalej, owce, kozy i tak dalej. Powinniśmy pamiętać, że nie ma jednego bez drugiego i na odwrót. To są dwa spójne elementy, bym to określił też dwóch świadków, którzy świadczą wspólnie, razem, zgodnie ze sobą, czyli jakaś doktryna tak zwana duchowa, jeżeli jest sprzeczna z tym, co fizycznie funkcjonuje, to jest błędna. I dlatego mówię, że zachowywanie świąt szabatów w ogólnym znaczeniu, nie mówię tutaj tylko o szabatach cotygodniowych, wszystkich szabatów, też włączając święta Nowiu jako szabat końca miesiąca księżycowego, coś nas uczy, powinno nas uczyć. I tutaj ostatnio podzielę się może. Zrozumiałem po kilku sezonach zachowywania świąt, po kilkunastu w zasadzie już prawie. Jakich kilkunastu? No może już kilkunastu jeszcze nie. Że jest to piękne, jak Bóg przez każde z nich chce nas czegoś nauczyć. I tutaj zrozumiałem przedwczoraj, co oznacza dla mnie święto Omer, czyli przyniesienia, pierwociny zbioru ze swojego pola do świątyni. To jest niesamowite. Oczywiście, jak to powiedziałem, tutaj, że w pewnym sensie robiliśmy to nieświadomie, teraz jest to świadome i cudowne, po prostu no, niesamowite, ale to przyjdzie czas, to rozwinę tą myśl, będzie święto
Może jak nam się uda, to online się spotkamy. Święto Prześników, może właśnie święto Omera, czyli 16 dzień pierwszego miesiąca. Ale to jak Bóg da, pozwoli. Na dzisiaj zakończę, to tylko tak chciałem podzielić się, bo we mnie jest euforia po prostu, że do mnie w końcu dotarło po tylu latach, ale widzimy, jaki to jest proces w naszych ciałach, w naszym myśleniu, że niektóre rzeczy potrzebują czasu, potrzebujemy wzrosnąć. Najgorzej, jak się zatrzymamy w jakiś, ja to nazywam te systemy religijne, takim przedszkolem duchowym na drodze do Boga. I chyba najgorzej, jak człowiek gdzieś tam się zamknie, zakopie, zabetonuje, jak to ktoś fajnie powiedział, i zostanie tam, w tym przedszkolu. Mamy być dojrzałymi ludźmi, duchowo wzrastać. Paweł to określił jako, że mamy już nie jeść mleka, jak niemowlaki, tylko jeść stały pokarm. I to jest istotne, żebyśmy wzrastali. I też te omawianie tekstów, Tory, ma nam to w tym pomóc. Mi samemu dużo pomaga w ogóle przekazanie komuś pewnych myśli. W każdym razie myślę, że wszyscy korzystamy z tego w jakiś sposób. Próbujemy wzrastać w szukaniu najwyższego, bo to jest najistotniejsze, i jego wytycznych, jego poziomu prawości i sprawiedliwości. Jego, nie naszej, nie czyjejś, tylko jego wytycznych sprawiedliwości. To jest najistotniejsze, bo on nakreślił to wszystko.